można spontanicznie. Albo rozsądnie i według planu. Na leniucha. No co ty, aktywnie. Na wypasie. Ale z klasą. Nowocześnie. I wygodnie. Nieważne jak lubisz podróżować. Ważne, by była to podróż wyjątkowa. To nas łączy. Dlatego wyruszamy na fascynujące i ciągle nieodkryte pogranicze polsko-słowackie, by pokazać wam miejsca, które warto odwiedzić zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie granicy. Przeglądamy właśnie propozycje wędrowania bez plecaka i okazuje się, że można znaleźć kilka pomysłów ciekawych na weekend. Ciekawych i innowacyjnych, bo takich tym razem szukamy. Jak się okazuje, na pograniczu polsko-słowackim jest tego naprawdę sporo. Kilka propozycji mamy wybranych już dla państwa. To co? Wyruszamy. Idziemy. Miłośnicy turystyki kolejowej powinni zakochać się w tym miejscu. Działa tutaj największa w Polsce turystyczna wypożyczalnia drezyn rowerowych, które jeżdżą po historycznej trasie kolejowej liczącej 140 lat. Bieszczadzkie drezyny rowerowe to przedsięwzięcie, które w 2015 roku zostało uznane za najlepszy produkt turystyczny w Polsce. Już sama baza drezyn w Uchercach Mineralnych robi na odwiedzających spore wrażenie. Pomysł w ogóle na takie właśnie przedsięwzięcie, na drezyny rowerowe? Pomysł na zrobienie w Bieszczadach drezyn rowerowych wziął się z obserwacji tego, co się dzieje na zachodzie Europy. Przypomnę, że we Francji, w Anglii, w Niemczech jest ponad 1300 km szlaków. I pamiętam, taki znajomy z wypożyczalni francuskiej powiedział mi kiedyś, że w miejscowości, w której to urządzono, to miejscowość odwiedza około 1000 obcych osób dziennie. Pomyślałem sobie wtedy, że gdyby w Uchercach przyjeżdżało 300-400 osób, byłoby bardzo fajnie. Okazało się, że jest podobnie. Zaczynaliście idąc trochę w ciemno, w nieznane, no a teraz już wiemy po kilku latach działalności, że pomysł trafiony, no, produkt turystyczny roku, najlepszy produkt turystyczny roku w Polsce i wiele innych tytułów, ale przede wszystkim ilość ludzi, których wozicie. Sami się wożą, tak? Sami nie spodziewaliśmy się, że cały ten zbieg okoliczności, czyli zainteresowanie turystów, moda na sport, na rodzinne spędzanie czasu, że to wszystko skupi się właśnie tutaj w bieszczadzkich drezynach rowerowych i przyniesie taki efekt w postaci tysięcy osób, które odwiedzają Bieszczady i bieszczadzkie drezyny rowerowe. Jak wyglądały przygotowania całej infrastruktury? Przygotowania nad wdrożeniem produktu drezyn rowerowych w Bieszczadach trwało prawie 4 lata. Myśmy od samego początku sobie założyli, że ma być to sprawa legalna i bezpieczna. Udało nam się wydzierżawić od polskich linii kolejowych 47 km tras drezynowych. Mamy główną wypożyczalnię w Uchercach Mineralnych i podstację letnią w Ustrzykach Dolnych. W lecie mamy około 14-16 kursów dziennie. Odwiedziło nas około 65 tysięcy osób w sezonie 2017. Pomysł świetny, popularność bardzo duża, teraz my się musimy o tym przekonać. To ja tylko mam pytanie, w którą stronę jest z górki? Tam czy tam? Z górki jest zawsze z powrotem. Uwaga, uwaga! Bieszczadzkie drezyny rowerowe z Uchercz Mineralnych do Jankowiec odjadą z toru pierwszego przy peronie pierwszym. Piękne, ale warto też wspomnieć o takim historycznym wątku linii, którą jedziemy, prawda? Tak, bo linia jest zabytkową linią, ponieważ została wybudowana końcem XIX wieku, jeszcze za czasów austro-węgierskich. Starsze osoby pamiętają, że można było tą linią przejechać w Krośninku przez przejście graniczne i po stronie ukraińskiej dojechać aż do Przemyśla. Czyli tak naprawdę ta trasa pomaga nam tak troszeczkę inaczej patrzeć na te Bieszczady. Nie tylko piękne widoki, ale także trochę historii, no i tych zabytków. Niesamowite wrażenie, piękne widoki, świeże powietrze, no i przy okazji można wzmocnić kondycję. No można wzmocnić kondycję, a bez wątpienia polecamy państwu zarówno miejsce, jak i przejażdżkę najpiękniejszą linią kolejową w Polsce. Ruszamy do Leska, miasta o bogatej historii i wielokulturowej tradycji.
Przez miasto przepływa rzeka San. To właśnie tutaj czeka na nas kolejna wyjątkowa propozycja turystyczna. Są spływy kajakowe, można spływać tratwą. Na czym polega spływ rzeką pontonem, tak jak tutaj? Czym to się różni? No tak, my wybraliśmy ponton przede wszystkim ze względu na wygodę i bezpieczeństwo. Dlatego głównie naszymi klientami są na przykład rodziny z dziećmi albo nawet całe grupy szkolne. Ponton jest niewywrotny, nie można się na nim wywrócić, zamoczyć. Skoro rodziny z dziećmi, grupy szkolne, to znaczy, że nie ma ograniczeń wiekowych? Nie ma ograniczeń wiekowych. Nasz najmłodszy klient miał niecały roczek, było to dokładnie 8 miesięcy, płynął z mamą. Najstarsi, około 70-letni emeryci, aczkolwiek po przepłynięciu tego kawałka jest to naprawdę fajne, przyjemne i relaksujące. Jedna konkluzja, że chcą jeszcze. Dużym zainteresowaniem cieszy się ten spływ pontonami? W sezonie letnim około od 50 do 150 osób dziennie w dwóch odcinkach czasowych, jak gdyby przychodzi tutaj klientów i pływamy na odcinku Sanok do miejscowości Liszna. Są też różne inne odcinki. Czyli jest spore zainteresowanie dzisiaj nasza kolej. Mamy kapoki, co jeszcze potrzebujemy, żeby wyruszyć? No oprócz pontonów na pewno potrzebny jest wam pagaj. No ale po co? Przecież płyniemy z nurtem, no tak? No tak, nurt zniesie około 5 do 6 km na godzinę. Jak zniesie? Ale potrzebujemy pagaj do manewrowania albo do takich odcinków, gdzie woda rzeczywiście się wypłaszcza, jest troszeczkę głębsza i płaska. No wtedy przydaje nam się to urządzenie. Zaraz przeszkolimy się, jak się posługiwać pagajem. Szybki kurs obsługi pagaja i co? Płyniemy, tak? I płyniemy. No dobra, to próbujemy? Tak jest. No proszę. Dziękuję bardzo. Dzięki. Nie wiem jak tobie, ale mi spływ pontonem przypadł do gustu. No, rzeczywiście trzeba przyznać, że ciekawa propozycja, polecamy, ale zastanawiam się, co powiesz na kolejną atrakcję, która jeszcze przed nami. Mamy teraz już tą kolejną propozycję. Tak, i kolejną atrakcję, tym razem pogodową, bo zaskoczona z zima. Śmieje się ze mnie, że wzięłam za dużą walizkę. No ale dobrze, że wzięłaś drugą kurtkę zimową, przydała się, ale tutaj zima chyba nie przeszkadza wcale. Nie, parolotniarstwo jest sportem całorocznym, można latać i w zimie, i w lecie. Oczywiście na innym pułapie, ale niczym tu nie przeszkadza. No chyba, że bardzo pada i deszcz i śnieg ewentualnie mocno wieje. I już wtedy, jest wtedy po prostu nieprzyjemnie, rozumiem. Wtedy tak? Jest niebezpiecznie tak naprawdę, ale... Taki sport, lotnictwo związane od początku z pogodą, więc jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Paralotniarstwo, ale co jeszcze tutaj? Jakie jeszcze atrakcje tutaj muszę Tak, jesteśmy w miejscu, gdzie tak naprawdę narodził się sport. Miejscu historycznym, tak. Trzeba to powiedzieć, Szybowisko Bezmiechowa. Szybowisko w Bezmiechowej, tak. Za nami piękna panorama Bieszczadów. I całe Bieszczady widać. Także można tutaj i podziwiać widoki, i uprawiać różne sporty, między innymi właśnie snowgliding, paralotniarstwo, szybownictwo, speedriding. Każdy tutaj może skorzystać z tych atrakcji? Tak, każdy może skorzystać, oczywiście, o ile dysponuje jakąś sprawnością minimalną, fizyczną. Także no, zapraszamy. Czyli co, wystarczy, że przysiad zrobię to i już jest to tak? Myślę, że jesteśmy w stanie dobrać jakiś sport do potencjalnego klienta. Także... Jak, tak jak dzisiaj jest.
Ale dzisiaj można na przykład polatać paralotnią. Czyli ty, rozumiem, dzisiaj wydelegujesz, żebym to ja poleciała. Nie, nie, miałem zaproponować, że może losujmy, ale dobrze. Widzę, że masz ochotę zobaczyć Bieszczady z góry. Tak, bardzo chętnie. To co? A to... Możemy, jeżeli ale pan tylko pani wyraża zgodę, to lecimy. Bardzo proszę. No, no to dziękuję, gratulacje. Bardzo. Bardzo. Było fajnie. Fantastycznie, naprawdę polecam z całego serca. Zmieniamy nieco klimat. Jedziemy na Słowację do miejscowości Humenne. Spotykamy się tutaj z pasjonatami geocachingu, czyli ze współczesnymi poszukiwaczami skarbów. Geocaching to taki, to taka innowacyjna forma turystyki. Wyjaśnijmy, na czym polega. Geocaching je vlastne nejakou súhrou, nejakého športu, zábavy a hlavne turistiky. Už to slovo geocache pochádzajúce z Ameriky alebo kde vznikol v roku 2000, znamená geo, znamená zem, a cache znamená skrýša. To znamená, že pozostáva z hľadania nejakých pokladov, nejakých skrýš, nejakých fyzických krabičiek s pomocou GPS prístroja. Czyli jest to taka gra terenowa. Potrzebujemy zarejestrować się na stronie geocaching.com. Potrzebujemy do tego smartfona. Czego jeszcze potrzebujemy, żeby zagrać w tę grę? Chęci jeszcze pewnie poszło, tak? Głównie potrzebujemy ten smartfon albo ten GPS prístroj. Też te prístroje rozliczujemy do różnych stopniów odolności, powiem, hej. Jak wyglądają takie skrytki? Co tam się chowa w tych skrytkach? Co można znaleźć? Te skrytki bywają różnych wielkości. Bywają od zupełnie malicznych, nano wielkości, potem są różne mikro, różne mniejsze, większe, a do końca są aj takie skrysze, do których można jednoducho wojść do wnętrza. Ja widzę, że ty to tak masz tutaj, tu coś schowane, tu coś. Ty jesteś taką jedną, widzę, wielką skrytką. Tak. Dosť obľúbená skrysza, klasická petka, nevyfuknutá plastová fľaša. Jedinou povinnou výbavou je zápisník, do ktorého sa ten, kto skryšu našiel, fyzicky zapíše. Všetko ostatné, čo je v tej skryši, je už vlastne len niečo navyše. Buď sú tam predmety na výmenu, kde treba držať nejaký fair trade, to znamená, keď som tam niečo dal, tak by som, vlastne keď niečo zoberiem, mal by som tam aj niečo dať. Špeciálnymi predmetami takýchto krabičiek sú tzv. Travel bagy. Musím zabrouzovať vo vrecku. Sú to pliešky, ktoré majú svoj jedinečný špecifický kód. Každý jeden ten pliešok má svoju webovú stránku. K tomuto pliešku možno pripnúť hociaký predmet a poslať jednoducho cestovať do sveta, hej. To podpovedz nám ešte, kde tutaj najšibšie jakąś skrytkę znajdeme. A tu najbližšie je jedna, ktorá je tradičná, to znamená taká, že netreba nič riešiť, netreba veľa chodiť, jednoducho treba zobrať GPS. Treba zobrať GPS prístroj a treba ísť za šípkou, jak my hovoríme. Aha, čili, no to dobra, ty prowadzisz, idziemy. Idziemy. Ruszamy. No, tak jak ukazuje šípka. To
co, chyba co było tutaj w parku do znalezienia, to znaleźliśmy. Tak jest, wszystkie skrytki znalezione. Ja powiem szczerze, że mi się podoba ta zabawa bardzo, bo ja nie lubię tak spacerować bez celu, a dzisiaj podczas znajdywania skrytek to taka satysfakcja przy okazji. I to fascynujące jest, tak szukasz, to drzewo, nie, tak, jest tutaj co coś. Ciekawego. I co w środku polecamy będzie. Polecamy gorąco. Proszę się nie śmiać, my nie wybieramy się na Marsa, nie bawimy się w kosmitów, tylko cały czas podróżujemy pograniczem polsko-słowackim. I szukamy specjalnych atrakcji. No i znaleźliśmy, tak mi się wydaje. Tak jest, laserowy paintball tym razem. Specjalne przebranie, a właściwie kamizelka, którą dostaliśmy przed zabawą. Na czym polega ta zabawa? No, zabawa je veľmi jednoduchá, funguje to na princípe laserového lúča. Cieľom je zasiahnuť supera z tejto zbrane niekam, kde do týchto osvetlených ploch, sem, alebo sem. Dla kogo to jest gra? Każdy może tutaj przyjść i spróbować? Najmladšieho hráča sme tu mali vo veku 5 rokov, najstaršieho 74 rokov. U malých detí je problém akurát s tým, aby táto vesta im nebola priveľká, to znamená, aby sa im to nevlačilo. Dá mi zazáma trochu, nemá tam väčšie. Venšiu nemáme, ale tu na to vieme povoliť. Ako nie. Aha, rozumiem. Čili zabava właściwie dla každého? Bezpečná, pravda? No bezpečná, ale každý to bezpečná v tom, že zásah z tejto zbrane nijak nebolí, nijak ho nie je cítiť. Jediný, kto ten zásah cíti, je táto elektronika. To co, probujeme? Myslím, že tak. Probujeme také rozgrywky. Aj, poďme. Jak pán myslí, kto vyhrá? No Kaša vyhrá. Kaša vyhrá, lebo má čierny odev a v tom čiernom odeve ju tam nebude vidno. Vedeš, čo robíš. Bude nevidočná, vedelám, co robíš. Ale má biele zuby, no. Rušame v takým razie. OK. Welcome to Laser Max. Proszę. Strzały mi się skończyły. No to gratulacje. Wygrał najlepszy. Oczywiście nie będziemy zdradzać wyników. Podobno różowy kolor. Skąd się wziął? Nie wiemy. Nie wiemy, ale zabawa przednia. Polecamy. Polecamy. Gorącą herbatą kończymy naszą podróż pełną atrakcji w lokalnej kawiarni. Muszę ci powiedzieć, że wyjątkowo smakuje. Tak, po całym aktywnym dniu. No tak, bo działo się dużo i myślę, że spośród tych wszystkich atrakcji, które my Państwu zaprezentowaliśmy, każdy coś dla Ciebie znajdzie. Zdecydowanie, polecamy gorąco. Właśnie, żeby tak zwiedzać to pogranicze polsko-słowackie.